Karolu, jesteśmy na Komiksoje w Warszawie. Co nowego przywiozłeś dzisiaj dla swoich czytelników? Przede wszystkim kolejny tom serii Chłopaki Gartha Ennisa, tom czwarty. Tak jak obiecaliśmy, pilnujemy terminów co 2,5, co 3 miesiąca kolejny tom i jak na razie wszyscy są z tego bardzo zadowoleni. Bo klienci czytają czwórkę, nie zapomnieli jeszcze, co się w jedynce działo, a to się zdarza przy innych seriach. Jest też drugi tom Amuletu, magicznej, cudownej serii dla dzieciaków, tak, w wieku powiedzmy pomiędzy 8-14 lat. Dużo osób było, może nawet nie tyle, że aż tak sceptycznie, ale obawiali się, że w ogromie tych wszystkich wydawnictw, nowych komiksów, że ci chłopaki mogą gdzieś minąć ludzi, że jest zbyt duży wybór, zbyt dużo popularni superbohaterowie, którzy mogą odciąć uwagę. Jak to jest z odbiorem tego komiksu? Ja częściowo podzielam takie obawy, bo tak naprawdę nikt na rynku nie wie, co będzie hitem, a co się nie sprzeda. Jak na razie mogę powiedzieć tylko tyle. Komiksy z renomą, takie teraz nazywam, no raczej nie dają planów sprzedażowych, tak? Faktycznie jest duży napływ na rynku, ale jest duży napływ komiksów superbohaterskich na rynku. Ja obserwuję ewidentny odpływ tak zwanego komiksowa od komiksu superbohaterskiego, to znaczy duże zainteresowanie jakąś alternatywą. Mieliście też na przykład, a propos Amuleta, były jeszcze Trupie Gadki, tom pierwszy jest w ofercie, czy możemy się spodziewać w niedługim czasie tomu drugiego? Możemy się spodziewać prawdopodobnie w tym roku, ale dokładnej daty premiery nie jestem w stanie powiedzieć. Raczej bliżej grudnia niż komiksowej Łodzi po prostu. Jeszcze niedawno zapowiedzieliście kolejną fajną bombę, przynajmniej dla mnie, Green Hornet w waszej ofercie. Która to będzie konkretna seria i jakie plany ogólnie wiążecie z tym bohaterem? To będzie seria Marka Wade'a. Fajna sprzedaż Shadowa nam pokazała, że w Polsce jest zainteresowanie palpą. Nie jest to gigantyczne zainteresowanie, ale na tyle dobre, że możemy spróbować z kolejnym tytułem. Dwutomowa, bardziej gangsterska historia niż w Shadole, który był tam trochę drugowojenny. Jakie plany? Zobaczymy. Zależy wszystko od sprzedaży. Jeszcze w Dynamite są inni palpowi superbohaterowie. Czas i sprzedaż pokażą. Na pewno Shadow na razie mi pokazał, że na porządnego średniaka można liczyć sprzedażowo w przypadku palpu. Dużo też pytań się pojawia odnośnie kontynuacji Black Kiss, który też zrobił całkiem dobre wrażenie, przynajmniej w moim odczuciu, na czytelników w Polsce. Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo chcemy, bardzo nam zależy, żeby to wydać. Próbujemy, walczymy i tyle mogę powiedzieć. Rozumiem. Jeśli się nie mylę, była też wspomniane, zdaje się, na spotkaniu chyba wydawców na Pyrkonie, że planowana jest jakaś antologia komiksu erotycznego z waszej strony. Już powoli powstaje, to jest troszkę długi i żmudny proces. Kilku polskich rysowników zebraliśmy pod swoje skrzydła, każdy dostaje 10 stron. Albo zrobi komiks erotyczny, albo zrobi tak zwany sketchbook erotyczny. Generalnie idea jest taka, żeby było fajne, dobre, polskie, erotyczne wydany komiks. Czy planujecie na przykład więcej tego typu antologii, jeśli ta okaże się sukcesem? Bo to jest taki temat dosyć niby niszowy, w sensie takim, że nie pojawiało się zbyt wielu takich publikacji jeszcze na rynku, ale wydaje się, że zainteresowanych byłoby całkiem sporo. Na razie moje doświadczenia ze sprzedaży komiksów w Polsce mówią jedno. Jeżeli coś ma się sprzedać, to erotyka w naszym kraju, więc to jest właściwie chyba jedyny pewniak. Więc tak, jeżeli tylko będzie to w miarę fajnie się sprzeda, a raczej się spodziewam powiem tak, robię większy nakład niż normalnie. Tyle mogę powiedzieć. O. Dobrze wiedzieć. Czy jeszcze coś mógłbyś nam powiedzieć odnośnie planów na przyszłość, czy na razie to jest wszystko, co możesz nam przekazać? Niestety nic więcej ogłosić pewnego nie mogę. Szukamy, powoli myślimy o tym, co po chłopakach, tak? Bo seria niby jest 12-tomowa, ale w sumie to nam się skończy w przyszłym roku, w grudniu, więc trzeba tak jakby się dogadywać. Wracamy do negocjacji z Avatar Comics. Tyle mogę powiedzieć, ale co konkretnie, to jeszcze za wcześnie. Rozumiem. Dziękuję. Również dziękuję.